Witam serdecznie, szczęść Boże. Zanim przeczytam dzisiejsze słowo z Ewangelii według Świętego Marka, to chciałbym się z Wami podzielić kilkoma sytuacjami, które miały miejsce ostatnio w moim życiu. Wychodzę sobie z domu dzisiaj, idąc do pracy i widzę kobietę z psem. I mam takie przekonanie, że wiem, co ona zrobi. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Że jesteś w stanie przewidzieć tak w stu procentach, co za chwilę ta osoba zrobi. I to przychodzi tak z zewnątrz. Po prostu takie, jakby olśnienie, jakby takie natchnienie. Nie wiem, czy to jest charyzmat, takie poznanie. No i co ta kobieta zrobiła z tym psem? No, oczywiście, pies, taki duży pies, wielki pies, taki naprawdę groźny. Załatwił się. Załatwił się na Mówię, pół, pół reklamówki po prostu, naprawdę dużo, dużo się załatwił. No i co ta kobieta zrobiła? No nic, poszła sobie dalej, nie? Wiedziałem, że tak zrobi. Nie znam tej kobiety, może, może ją wcześniej widziałem, ale, ale nigdy nie miałem z nią takiej sytuacji, że, że pies się załatwił, no nie pozbierał po sobie, bo, no bo jak on miałby to zrobić, a ona po zwróceniu uwagi, bo zwróciłem jej uwagę, mówię, mam nadzieję, że pani to pozbiera, a ona hum, hum, i poszła sobie, nie? Ja mówię, no to ja zrobię pani zdjęcie, a nie wie pan, że nie wolno robić zdjęć? I poszła sobie. Ja mówię, no nie. Rozbawiło mnie to strasznie, nie zdenerwowało i zirytowało, rozbawiło. Dlaczego? No bo czemu miałabym zrobić inaczej? Jak ona mogła, nie? Czasami się mówi, jak ktoś mógł tak postąpić, i my się oburzamy, denerwujemy się. Skoro zrobiła, to znaczy, że mogła. I inny przykład. Stoję sobie w kolejce, dwie kolejki w sklepie. Jedna do kasy tradycyjnej, a druga do kasy yy, samoobsługowej. No i są dwie kolejki. No ja stoję w tej kolejce do samoobsługowej, a gościu stoi obok mnie z wielkim wózkiem wypchanym po brzegi za kupami ja wiedziałem, wiedziałem, nie wiem skąd, że on się wepchnie przede mną. I tak zrobił. I mówię mu, panie, co pan robi? No przecież są dwie kolejki. Nie, jest jedna. okej, to jak tak powiedział, nie będę się z nim kłócił, nie? Ktoś tam za mną stał i, i próbuje się kłócić z nim. Ja wie, nie opłaca się, no nie zmienisz go, on po prostu taki jest, no. Można gadać, gadać, denerwować się. No co? Poczekamy, zaraz, zaraz. Może się zaraz odblokuje ta kolejka i kupimy, zrobimy te zakupy. I, i, I następne, i kolejne. Kilka takich sytuacji miałem ostatnio. Tak jakby Bóg pokazywał mi, bo wierzę, że to od Boga, co za chwilę się stanie, żebym się nie denerwował, żebym, żebym to po prostu przyjął. Nie? Dlaczego? Bo ludzie tacy są. Czyli ja też taki jestem? Czyli jaki? No właśnie, i teraz zaczynamy, właśnie zaczynamy ten odcinek, bo zajrzymy teraz do Słowa Bożego i posłuchamy, co Bóg, który stał się człowiekiem, ma do powiedzenia nam o nas. Jaką prawdę ma nam do przekazania dzisiaj? Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i zostaje wydalone na zewnątrz? Tak uznał wszystkie potrawy za czyste i mówił dalej: I to jest właśnie najważniejszy tekst. Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, Nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. I tacy jesteśmy, bez Boga, jesteśmy nieczyści. Jeśli ktoś jest dobry, jeśli ktoś ma w sobie pokój, radość, miłość, cierpliwość, łagodność, to to są owoce Ducha Świętego. To nie, to nie są nasze owoce. To są owoce Boga. I jeśli jesteśmy z Nim w relacji, to będziemy mieć Jego owoce, ale to nie są nasze owoce. Czasami właśnie przypisujemy sobie dobro, które uczyniliśmy, które wyszło z nas, sobie samym. To jest pycha. To jest jak jedna wielka niedorzeczność. Nieprawda. Nic, co uczyniłeś dobrego, nie jest Twoje. Jeśli uczyniłeś coś dobrego, to tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg Ci na to pozwolił, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. My potrafimy po prostu tylko no, zachowywać się tak, jak Jezus to opisał, bo to z nas wychodzi, bo to w nas jest, w każdym człowieku. Źródło zła jest w naszym sercu. I to i to się, później, to się później objawia, to później widać. Widać w codzienności, w relacjach. Dziwimy się temu, że ktoś się źle zachował. Nie ma co się dziwić, po prostu. To jest w każdym z nas. Oczywiście, powinniśmy się bardziej dziwić tym, że z ludzi wychodzi dobro. Bo wtedy. To jest zasługa Boga. I wtedy widzisz, że Bóg działa, że Bóg w ogóle jest, że Bóg istnieje. Jak widzisz dobro, które człowiek, drugi człowiek czyni, albo w sobie widzisz to dobro, to to jest zasługa tylko i wyłącznie Ducha Świętego. W żadnym wypadku moja albo Twoja zasługa. Sami jesteśmy, jesteśmy po prostu źli. Jezus o tym powiedział. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, Umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Dlaczego potrafimy dawać dobre dary swoim dzieciom? Bo to są nasze dzieci. Gdyby nie były nasze dzieci, to byśmy nie dali. Nie? Chyba, że jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego, że Duch Święty w nas mieszka, jesteśmy świątynią Boga. Wtedy jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi, bo tak, Jan, apostoł, mówi w, w swoich listach, że jeśli ktoś grzeszy, jest dzieckiem diabła. Jeśli ktoś Odrzuca grzech i przyjmuje łaskę Bożą, to wtedy staje się dzieckiem Boga. Bóg ma jednego syna. Jest nim Jezus Chrystus. My jesteśmy adoptowani, usynowieni. Przez Jezusa stajemy się dziećmi Bożymi. Odrzucając Jezusa, jesteśmy dziećmi diabła, bo Adam i Ewa zjedli właśnie ten owoc. To nie w tym owocu jest problem, że Zjedli, nie wiem, jabłko, mówi się, albo figi, jakiś owoc zjedli, nawet nie wiemy jaki. I ten owoc był trujący. A Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z drzewa poznania dobra i zła, bo niechybnie umrzecie. To nie owoc jest zatruty, zatrute są pragnienia. I diabeł wcisnął to, te pragnienia w serce Ewy, a później Adama. Ona zapragnęła mieć. Ten owoc. Więc to pragnienie już jest nieczyste, bo jest pożądaniem. I już wtedy doko dokonało się w sercu no, to umieranie, bo zło zagnieździło się w sercu człowieka. I to jest przekazywane z człowieka na człowieka, i później ludzie dziwią się, dlaczego dzieci mają być chrzczone. No ale dlaczego? Przecież dzieci nic złego nie, nie zrobiły. Grzech pierworodny. Po angielsku, Original Sin. Trochę się chwalę, bo się angielskiego zacząłem uczyć. Mam nadzieję, że kiedyś będę umiał tak ten angielski na tyle, żeby głosić po angielsku. Mam takie przekonanie, że Bóg mnie do tego wzywa. Zresztą w szkole, na studiach jest angielski, więc trzeba go zaliczyć. A ja chcę się go nauczyć, nie tylko zaliczyć. Więc Original Sin, oryginalny grzech, grzech pierworodny. Jest w nas i dlatego potrzebujemy łaski Bożej. I łaska Boża przez chrzest przychodzi, wchodzi do naszego życia, do naszego serca, do naszego umysłu, gładzi grzech pierworodny i czyni z nas dzieci Boże. I wtedy, i wtedy jak czynimy coś dobrego, to ze względu na Ducha Świętego. Mamy Jego owoce, ale to są Jego owoce, to nie są nasze. Więc nie możemy sobie przypisywać. Żadnej chwały, że uczyniliśmy coś dobrego. Jeśli uczyniłaś coś dobrego, uczyniłeś coś dobrego, to tylko i wyłącznie dlatego, że masz ducha świętego w sobie. Może nawet nie jesteś tego świadomy. My sami siebie potrafimy być, no właśnie. Czyli tak jak Jezus powiedział, cała litania, co w człowieku jest. Jeszcze raz powtórzę. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota, nawet jak nigdy nie cudzołożyłeś, nigdy nikogo nie zabiłeś, nigdy nikogo nie okradłeś, jak to wielu ludzi mówi, a ja nikomu nic złego nie zrobiłem, to głupota, na pewno na pewno ją widziałeś w swoim życiu. Pycha, no pychę ciężko jest. Często zlokalizować, bo niestety nie chcemy się przyznać do niej. Ale głupota, kto z nas nie uczynił czegoś głupiego w swoim życiu. No, jeśli jesteś głupi, to posiadasz także inne e, owoce, złego ducha, które jest, są w tobie. W naturalny sposób po prostu się pojawiają. Więc trzeba spotkania z Bogiem, żeby, żeby to wyplenić, żeby w miejsce głupoty weszła mądrość. W miejsce pychy weszła pokora. To jest długotrwały proces i dlatego często się tak denerwujemy. Panie Boże, idę za Tobą już 20 lat i co, jeszcze nie widać owoców Ducha Świętego we mnie, tak jakbym chciał to widzieć. Spokojnie, poczekaj, masz 60-80 lat do tego, żeby, żeby to zmienić. Trwaj przy Jezusie, rób wszystko, co On chce. Idź za Nim, bądź jak uczeń. Naśladuj go, ucz się od niego, aż w końcu przyjdzie ten moment, że, że zaczną z ciebie wychodzić owoce Ducha Świętego. Pokój, radość, miłość, uprzejmość, opanowanie, łagodność. O, jak ja bym chciał być łagodny. Panie Boże, daj mi ten dar. Sprawa, by on, on się przyjął, przyjął w moim sercu, w mojej głowie. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.